23 lipca wspominamy błogosławionego Krystyna Gądka, prezbitera i męczennika. Wojciech Gądek urodził się 6 kwietnia 1909 roku we wsi Słona w diecezji tarnowskiej. Dwa dni później został ochrzczony w parafialnym kościele w Zakliczynie, który prowadzą franciszkanie. Uczył się najpierw w Zakliczynie, potem we Lwowie. Po 3 latach gimnazjum niższego i kolejnych 3 latach gimnazjum wyższego, po otrzymaniu świadectwa ukończenia 6 klasy gimnazjalnej, przerwał naukę i wstąpił do Kolegium Franciszkanów we Lwowie. Przebywał tam w latach 1925-28. 25 lipca 1926 roku rozpoczął nowicjat w Wieliczce. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1929 roku, po czym przeniesiony został do Krakowa. Kontynuował wówczas naukę w studium filozoficzno-teologicznym prowadzonym w Krakowie przez kapucynów. Po 2 latach przeniósł się na studia do seminarium w Przemyślu. 18 kwietnia 1933 roku złożył śluby wieczyste i przyjął imię zakonne Krystyn. 3 lata później otrzymał święcenie kapłańskie w Przemyślu. Pierwszym miejscem jego posługi był klasztor franciszkański w Chełmie. Stamtąd rok później został powołany do Włocławka. Po wybuchu II wojny światowej Włocławek znalazł się w tzw. okręgu Rzeszy Kraj Warty, przyłączonym do Niemiec. Został objęty akcją fizycznej eksterminacji polskiej inteligencji oraz polskich warstw kierowniczych. W jej ramach 26 sierpnia 1940 roku aresztowane zostało przez gestapo prawie całe duchowieństwo włocławskie. Wśród zatrzymanych franciszkanów był także ojciec Krystyn. Aresztowanych zawieziono do obozu przejściowego w Szczeglinie. Po krótkim pobycie ojciec Krystyn przewieziony został do niemieckiego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Stamtąd 14 grudnia 1940 roku przewieziono go do Dachau, gdzie otrzymał numer 22779. Ojciec Krystyn przeczuwał, że nie przeżyje czasu obozu. Pisał listy, w których prosił o modlitwę. Zgadzał się z wolą Bożą. Jego rodzina i znajomi próbowali uzyskać zwolnienie. Matka napisała nawet list do samego Hitlera. W 1942 roku Niemcy zaczęli więźniów znajdujących się, według ich nomenklatury, w stanie beznadziejnym, najpierw izolować, a potem wywozić z Dachau w tzw. transportach inwalidów do Hartheim, gdzie wszystkich mordowano w komorach gazowych. Również ojca Krystyna przeniesiono do obozowego szpitala. Nie dożył jednak do transportu. Zmarł 23 lipca 1942 roku z wyczerpania i głodu. Jego ciało spalono w obozowym piecu krematoryjnym, a prochy rozrzucono po okolicznych polach. Rozpaczliwa próba uratowania syna przez matkę poprzez wysłanie listu do Hitlera doczekała się odpowiedzi, najścia gestapo i przeszukania mieszkania. Parę dni później Niemcy przysłali wiadomość o śmierci Wojciecha. Został on beatyfikowany przez świętego Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku w gronie 108 polskich męczenników II wojny światowej. Wraz z nim do chwały ołtarzy papież podniósł 4 innych franciszkanów. Ojca Anastazego Jakuba Pankiewicza, brata Brunona Jana Zembola, brata Marcina Jana Oprzątka i ojca Narcyza Jana Turhana. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika błogosławionego Krystyna, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.